Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy New York Knicks w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny sezon, będziemy mieli sezon 2026-2027 i pierwszy raz od bardzo dawna mówię, że nie jesteśmy obecnymi mistrzami NBA, bo w poprzednim odcinku przegraliśmy z LA Clippers, co jest naprawdę właśnie no niesamowite, dość ciężko dalej w to uwierzyć, bo jak tutaj możemy sobie zobaczyć NBA History Past Champions, jak widać to była istna dominacja, co też ciekawe. To był trzeci z rzędu finał z Clippers, jakby można powiedzieć, że do trzech razy sztuka dla nich i już właśnie za tym trzecim razem mi się udało, ale mam nadzieję, że się znowu spotkamy w finale i mam nadzieję, że tym razem pokażemy im, dlaczego Knicks są najlepszą drużyną w historii tutaj u nas. Tak jest oczywiście plan. Jeśli chodzi o nasz zespół, tak on się prezentuje. Mam tutaj, Morant idzie w dół, naprawdę w wieku 27 lat, niezbyt mi się to podoba, ale tak to wygląda, tak to troszeczkę wygląda. Dobra, więc tak, jak tego się ten line? Jeszcze tutaj tak, rezerwowi. Davis będzie dalej moim starterem, na pewno. Na pewno Davis będzie moim dalej starterem. No i właśnie tak, Janis 20 minut, tutaj 18. Bankero, aha, Bankero jest power forwardem, to nie, Bankero będzie u nas grał. Holmgren nie, Steph będzie grał na pewno i potrzebujemy Jaylena Browna, czyli właśnie shooting guarda. No dobra, czyli tak to właśnie wygląda. Tak to wygląda. Potencjalnie nie będziemy robili żadnych wymian. To jest pytanie. Mamy tutaj Broniego i mamy Derricka. Czy właśnie będziemy potencjalnie robili jakiś wymian? Myślałem o tym właśnie, żeby zdobyć nowego rezerwowego shooting guard, na przykład Jaylena Browna sprawdzić, wymienić, plus dużo pików, które mamy tak naprawdę. No i tak, po 30 tutaj każdy na pewno będzie miał. Zion i Luka po 34 na pewno zasługują. I kto potem? No, Morant i Davis wydaje mi się, bo to co Tatum ostatnio jakby często robi, no niezbyt to mnie zasługuje na te minuty, jakby przez to jak co chwila mu się coś nie podoba, wolę właśnie tym zawodnikom dać i właśnie zobaczymy tak na samej czystej ciekawości. Jaylen Brown i na przykład nie wiem, Jaylen Brown, gdzie mam tutaj Brown, dobra tutaj mam Brown, no Jaylen Brown, jeden protected pick, drugi protected pick, dwa możemy, no dobra, dwa piki po prostu, jakiego shooting guard potencjalnie mogliśmy zdobyć. Jest Jamal Murray, który ma jednak już, no jest starszym graczem, Donovan też jest troszeczkę starszym graczem. Kobe White jest do wzięcia. Kobe White byłby opcją. Kobe White to też jest gracz, którego bardzo lubię akurat właśnie. To też na pewno byłoby ciekawe, ale Derricka bym nie oddał. Derricka bym właśnie nie oddał, tak jest jakby problem, że Derricka bym nie chciał oddawać. Jest Josh Giddey też tutaj do zdobycia, ale Josha Giddey'ego nie ma, jakoś tak nic personalnie do niego nie mam, ale mam kogoś innego. No dobra, więc na razie tak, na razie może jednak, na razie nie będziemy tutaj zbytnio zmieniać nic. Bo jednak tak, Brown ma ile lat? Brown ma 29, myślę, że jakby miał 30, to bym może już go potencjalnie zmieniał. Steph, no to jego na pewno nie będę zmieniał, będzie po prostu w przyszłości musieli zrobić jakiegoś point guarda poprzez, nie wiem, potencjalnie właśnie wydraftujemy kogoś na przykład i wymienimy tego gościa plus dużo pików i może to będziemy jakiegoś point guarda dobrego, no zobaczymy. Na razie właśnie tak, wszystko mam ustawione, więc możemy zaczynać. Pierwszy mecz, Cleveland Cavaliers, znaczy nie rywali. Mam tutaj cztery mecze dość szybko od razu z Cleveland, to jak widzę już 6 listopada będziemy mieli wszystkie mecze z Cleveland w sezonie zasadniczym rozegrane. 5-0 mamy start, ładnie. Nie gramy jakoś tak, że dominujemy naszych rywali, ale i tak mamy 5-0 start. Dobry mecz Moranta między innymi. Hornets pokonanie tutaj. Philadelphia, oni mam... Wygrali z nami, ale to już mniejsza o to. Oni właśnie mieli rekord 1-1 i mamy 2-1. My mamy rekord 7-1, a oni 2-1. Jakim cudem mamy aż taką różnicę meczów już zagranych? Cleveland pokonani. Luka najlepszym graczem, bez zdziwienia dla mnie. Toronto Raptors czeka na pierwszy mecz z Clippers oczywiście. No jednak jest to na pewno taka zemsta ma być w tym sezonie. Oczywiście to jest cel numer 1. Zemścić się i wygrać mistrzostwo. Mamy 10 zwycięstwo, więc możemy zobaczyć. Tutaj NBA standings 10-1. Clippers mają 9-0 start. Bardzo się cieszę. Naprawdę życzę im finału, bo chcę się z nimi znowu spotkać w tym finale. Bucks też pokonani. Ładnie. Tatum nie najgorzej grał. Tak mi się wydaje, że kilka razy go widziałem, że to było najwięcej punktów dla nas. Tutaj akurat gorszy mecz. A nie, jednak nie grasz tak dobrze, jak się spodziewałem. Hawks pokonani. Zion jest... Czy Zion by przez ten cały czas nie grał? A nie, grał, dobra, to wszystko jest dobrze. Z Pistons niestety przegrywamy. Hornets za to już pokonani bez problemu.
nawet spoko, no i też bez miarę problemów. Anton Edwards u nich jest. Anton Edwards byłby też opcją na jakiego naszego potencjalnego shooting guarda. Wiem, że byłby mega mocny, ale my mamy już od lat mega mocną ławkę. Steph, kontuzja. 161 punktów rzuciliśmy, 25 od Zajana i Bankera, 24 od Luki, triple-double też. I tak reszta tutaj wygląda. Mamy 20 wygraną? Czy nie mamy? Mamy. No i zobaczmy, czy mamy najlepszy rekord, czy jednak Clippers mamy najlepszy rekord. My mamy, tak, ale to jest bardzo podobny rekord. Bardzo podobny rekord. Czy my jesteśmy niepokonani u siebie, czy jesteśmy niepokonani u siebie? A Clippers nie są nigdzie niepokonani. Warriors teraz przed nami. Czy pokonamy tutaj Golden State? Steph wrócił do gry. Anthony Davis złamał nogę. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Nie wiem, czemu Moran miałby być na ławce. Tam będzie 30 na pewno minut miał co najmniej. Zająłem 34, oczywiście tutaj też 34. Luka. No dobra, może zostać. Janis też na small forward jako mój starter, naprawdę. Nie ukrywam, że różnica między Janisem a Tatumem nie jest jakaś ogromna, dlatego może tak być jak jest. Może tak być jak jest. Mecz Spacers, porażka niestety. No Davis to jest jednak duża też strata, wiadomo, dla nas. Kontuzja też Townsa na szczęście gra dalej, bo jakbyśmy dwóch mieli tutaj naszych centrów z kontuzjami, to nie byłoby najlepiej. Mamy tutaj tydzień przerwy praktycznie, co się tak często nie zdarza. OKC pokonani dużą różnicą. Tatum 30 punktów z ławki. Idziemy dalej. Anton Davis jest tutaj w pełni gotowy, to dobrze. Dobrze też właśnie dla niego mieliśmy tutaj dużo przerw, więc mógł sobie zagrać. Mógł sobie, znaczy, właśnie normalnie mógłby więcej meczu opuścić. Tutaj Davis wraca tutaj. Banker 16. Będąc szczerym, ponownie nie obchodzi mnie zbytnio, który jest naszym small forwardem podstawowym, bo to jest mała różnica pomiędzy Janisem a Tatumem. I możemy zaczynać. Pierwszy mecz teraz po tym powrocie tutaj niektórych zawodników. Przegrywamy z Rockets niestety. Pacers pokonani. Pelicans pokonani to dużą różnicą. Dalej czekamy na naszą jednak 30 wygraną tutaj. Liz Bulls, mam nadzieję, że ta porażka będzie. Nie, porażka zaczęła zwycięstwo. Będzie i tak jest. A więc Award Races. Luka jest na pierwszym miejscu, bez zdziwienia dla mnie. Idąc dalej. Tak w ogóle, no nie dziwię się, że Cooper Flagg też jest liderem. No Cooper Flagg właśnie wydał się najlepszym graczem tego draft klasu. To jest Davis. No dobra, wszystko wiemy. Standings. Dobrze też tutaj są Mavericks, też nie zwracamy uwagi, a Mavericks też są mocni. I mamy też solidny zespół, ten duet Shai Ayton. Naprawdę wygląda tutaj potężnie. Jeszcze mam takiego Ace'a Bailey'ego tak w ogóle tutaj, czyli gracza, który... Ja im dałem tego pika, pamiętam. To był chyba pierwszy pik właśnie. Ja im dałem tego pika, więc... Nie wiem, że dużo im pomogłem. Pelicans pokonani. 27 punktów od Jamoranta. Mecz teraz Chicago. Za niedługo mamy trade deadline'a. Mam hit. Pokonani też. Mamy właśnie trade deadline'a, więc oczywiście standardowo przedłużymy sobie kontrakty, z kim możemy. Anthony Davis. Anthony Davis ma... A nie, dobra, Derrick Rose. Derrick Rose, no to na rok myślę, że wystarczy mu. Na rok na pewno. Chodzi tak, nawet właśnie tak, myślę, że możliwie, ja nawet obstałem, że on po tym sezonie zakończy karierę i jak tak będzie, no to nie wiem, czy naprawdę będę go hamował tego, bo to jest właśnie tak, że on już i tak jest graczem, który naprawdę jest zbędny dla nas, będąc kompletnie szczerym, no nie gra w ogóle u nas, nie dostaje minut, nawet jak ktoś dozna kontuzji, to ciężko go zobaczyć tak w rotacji, dlatego nie będę go jakoś, powiem jeszcze raz, tutaj Davis ma już 2 lata,
Myślę, że 2 lata mu też wystarczą, aby 2 lata przedłużenia, tylko myślę, że wystarczą. 32,5 albo 30, 32. Tak, dalej idąc, Janis ma 2 lata, więc też jemu 2 lata wystarczą, w zupełności mu tyle wystarczy. Nawet nie powinien takiego mieć salari dużego, ale to już nic. 36,5, 36,5. Jeszcze tam został tutaj tak, Zach LaVine, który ma 2 lata, ma 30 lat, więc możemy mu minimum deala na 2 lata rzucić. Jaylen Brown też 2 lata, więc na 3 lata możemy mu rzucić kontrakt tutaj. Dobra, więc udało się wszystko zrobić, a więc tak, czy będziemy robić wymianę? Myślę, że nie, bo tak już mówiłem, rezerwowy small forward jest dalej dobry, center to samo, power forward to samo, point guard to samo, plus Stefa nie wymienię, aż on zakończy karierę tutaj. A Jaylen Brown, no właśnie, wydaje mi się, że no jak na zawodnika, który zamyka rotację, jest wystarczająco jeszcze dobry. A więc idziemy dalej. Pistons z naszymi rywalami tutaj, których pokonujemy. Philadelphia tutaj pokonana też. Drugi mecz rzędu z Philadelphią. Tu aż rzuciliśmy 156 punktów, triple-double od Luki. Jeszcze jedno triple-double i zobaczę, jak Luka ma... O właśnie, ma tutaj triple-double w NBA tutaj Records. Na którym już miejscu może być Luka Doncic? Jestem ciekawy. Luka jest już na miejscu 16. I mam jedno triple-double, tylko mniej od Larego Berda, więc następny triple-double będzie miał... Więc jak będzie miał dwa triple-double, to zobaczę, jak dalej tam, bo nie patrzyłem, jak dalej w miarę tam będzie reszta wyglądała. Banker wygrał Slam Dunk Contest, fajnie. Tutaj mieliśmy Team Ben i Team DeAndre. Dziwnie, że nie było Team Luka. Ile mieliśmy All-Starów? Tutaj Davis. Opisałem, że oprócz Davisa Luka i Zion. Jest Luka, jest Zion i to by było na tyle chyba. Nie mam Moranta i Janisa czy Tatuma. Duże zwycięstwo. Tutaj Luka bez triple-double. Jednak to miał 40 punktów. Zion. Wizards też pokonali tutaj dużą różnicą. Luka bez triple-double niestety. 400 wygrano. Zobaczmy sobie Award Races. Luka się trzyma na pierwszym miejscu. I wątpię, żeby oddał to pierwsze miejsce w ogóle. Już do końca sezonu tak naprawdę. Clippers się w miarę trzymają. Tutaj. Czy my dalej jesteśmy niepokonani, czy mamy już jedną porażkę u siebie? Mamy niestety. Dobra, czyli jeden mecz przegraliśmy u siebie. Luka bez triple-double. Dużo asyst, ale za mało zbiórek. Dalej na triple-double od Luki niestety. Porażka z Orlando, a triple-double też nie ma. Mam hit. Kontuzja Janisa. Nie najlepiej. Luka Doncic na triple-double. Na ile ta kontuzja jest? Ta kontuzja jest na... Do 2 tygodni to nie będę zmieniał tą rotację. Jakby niech tam komputer sobie zrobi samą rotację. Coś się zatrzymał z tymi triple-double z Luka niestety. Janis wraca do gry, to dobrze, więc ponownie pora ustawić sobie ten line-up. Tatum pewnie właśnie zostanie naszym starterem. Tutaj Steph będzie oczywiście dalej w rotacji. Myślę, że dalej jemu ufam bardziej niż Brownowi, jeśli chodzi o minuty. Davis oczywiście wiadomo, że dalej jest starterem. Towns może być naszym six-manem w tym momencie. Idziemy dalej. Dwa mecze kolejne, najpierw Golden State Warriors, potem Chicago Bulls. Pierwszy mecz wygraliśmy, drugi mecz wygraliśmy też. Luka. Znowu, jakoś te triple-double teraz Luce nie wchodzą, nie wiem czemu. Kolejne dwa mecze przed nami i najpierw Clippers. Wygrywamy z Clippers, nie ukrywam, że to zwycięstwo na pewno cieszy i to bardzo. A Doncic nie może tych triple-double zrobić. Award Races. Zion też jest na drugim miejscu, a więc jednak powiem tak, już ten Luka taki bezpieczny nie jest. Ten Zion naprawdę może mu to zabrać z przed nosa tą nagrodę. Naprawdę mi się nie zdziwił. Szkoda, tak właśnie patrzę, a ten Doncic non-stop jakoś teraz nie robi tych triple-doubles niestety. Często właśnie tych mu zbiórek brakuje.
To widzę właśnie. Często mu tych zbiórek brakuje. No właśnie, za często mi niestety tych zbiórek brakuje. Cały czas, nie wiem, musi właśnie jakoś lepiej zbierać. To jest ciężko w takim zespole, gdzie jest Morant, który też jak na garda dużo zbiera na pewno. Przecież jako między innymi wyskok Janis, Tatum, Zion, Davis, Towns. Ciężko jednak zbierać na pewno w takim zespole. No trzy zbiórki, no dobra, niezbyt to się chyba uda. Ciężko mi sobie wyobrazić, że on jeszcze dwa triple double zdobędzie, patrz na tak to ostatnio to wygląda tutaj. Nuggets i Mavericks, najpierw Mavericks tutaj, i potem Nuggets, dwa zwycięstwa mamy z rzędu. Naprawdę te zbiórki, głównie te zbiórki jakby po prostu nie wychodzą. Dwa mecze z rzędu z Grizzlies, czy będą dwa zwycięstwa? Będą. Jedno mniej przekonujące, a drugie to bardziej przekonujące. Teraz tutaj dwa kolejne mecze. Chyba jeszcze mamy jeden mecz też z Clippers, tak mi się wydaje, bo chyba graliśmy tylko jeden. Oczywiście z drużynami zachodu mamy dwa mecze. Tutaj miały te zbiórki za to asy, nie? W tym meczu z Timberwolves. Czy mamy ten mecz z Clippers? Wydaje mi się, że jeszcze właśnie mamy. Gdzieś dosłownie pod koniec kontuzja Zajana i tutaj porażka. Tutaj zwycięstwo za to. Myślę, że dopiero zmienimy rotację. O, Luka i Zion obydwoje. Ale obydwoje są obecnie kontuzjowani, za chwilę wrócą jednak. Mamy to jeszcze, dobra, mamy to jeszcze w meczu z Clippers. Myślę, że właśnie rotację zmienimy dopiero na playoffs. Tak jak że ja zrobię rotację. Bankero, kontuzja. Mecz z Clippers, Luka wraca. Przegrywamy, ale... No ale to nic, to nic, to dopiero sezon zasadniczy. Luka jest MVP ostatecznie. Tak się spodziewałem, że jednak da radę to wygrać. I tak było. Cooper Flagg, Rookie of the Year, bez niespodzianki. Darius Garland, Sixman of the Year. Czyli Darius Garland i Cooper Flagg razem z zespołem między innymi. Celtics też są dość ciekawi. Defensive Player of the Year, Jaren Jackson. Chucky Drew, Most Improved. Colin Sexton, Clutch Player of the Year. Tracy McGrady, Coach of the Year. I Lamont Blake, Executive of the Year. All NBA First Team jest Luka. Zion nie ma nigdzie tutaj niestety. All Defensive First Team nie ma. Second jest Davis. All Rookie Teamy nie ma to oczywiście nikogo od nas. No dobra, więc tak. Play-in przesymulujmy sobie. I pora właśnie ustawić nasz line-up na te playoffs. Kogo mi tutaj brakuje? Aha, Bankero, dobra, no to na pierwszą rundę myślę, że nie muszę jakby. Mam wrażenie, że nie muszę na tą pierwszą rundę, tak, bo na pierwszą rundę chyba powinniśmy wygrać. 2-0. Bankero jest gotowy, na następną rundę go wrzucimy. Albo na finały może dopiero go wrzucimy, albo na finale konferencji, żeby mógł powalczyć. Choć nie, w sumie nie powalczy. Dopiero właśnie na finał go wrzucę. Bo w sumie czemu nie? Chyba, że właśnie tutaj będą problemy z Nets. Jesteśmy w finale, a w tym finale Davis wypadł końca sezonu. Jalen Green 39 punktów average'ował w finale konferencji. Nie jestem zbytnio szczęśliwy, że to widzę, bo jest w giga formie. Luka też nie najgorzej. No dobra, więc Davis nie będzie grał. Holmgren no to oczywiście zagra. Dobra, jesteśmy gotowi na rewanż z Clippers, 1-0. Luka może grać dalej, jest 2-0, jest 3-0. Czy to będzie udany rewanż? Teraz mecz w Los Angeles. To czuję, że Clippers nie dostałem sweepa, no jednak to jest za mocny zespół, żeby chyba dostać sweepa, ale zobaczymy. A może, nie ma za dobrych zespołów, żeby dostać sweepa, może jednak. Choć jeszcze Clippers walczą, jeszcze może być ciekawie. Ale chyba nie będzie ciekawie, bo zrobiliśmy to. Mamy ponownie mistrzostwo, a więc rewanż udany. Jak ja się cieszę, że mieliśmy tych Clippers. Ja już nawet nie będę tutaj wracał, że będę sterował swoimi zawodnikami, bo przecież i tak już wygraliśmy. Ale jak ja się naprawdę nie ukrywam, że mam tutaj oczywiście ogólnie też właśnie duży line-up. Mamy Bankero, Holmgreena, Townsa, Zajana i Janisa. Kto jest naszym point guardem? Nie mam pojęcia, chyba nikt. No dosłownie nikt nie jest naszym point guardem. Pięknie, łatwiej, ale do Holmgreena.
nie tylko oglądam te finały, dlatego że jesteśmy jakby, ponownie zaczynam nową serię tych mistrzostw z rzędu, ale oglądam też dlatego, że prawdopodobnie Derrick Rose będzie kończył karierę. Normalnie Derricka bym, gdyby Derrick właśnie, nie wiem, overall 90, 80 ponad coś, to bym go pewnie, jak zakończyłby karierę, dałbym mu, żeby nie kończył, tak jak LeBronowi dawałem, ale po prostu bądźmy szczerzy, no Derrick już myślę, że najlepszą decyzją dla niego jest po prostu zakończenie kariery i już przejście sobie na emeryturę. A my jesteśmy ponownie mistrzami NBA. Chyba 36. mistrzostwo, czyli tak już mówiłem, do 40 chcemy dobić i wtedy jako no, zdecydowanie najlepszy zespół w historii NBA zakończymy tę serię. Widzieliśmy tam chyba Dejanty Murray, się muszę widziałem do celebracji. Ciekawe, czego też weźmiemy do celebracji mistrzostwa. Tam będziemy właśnie też, czy damy mu przed nagrodę Finals MVP. Steph też chce, że Stefa, a na przykład Stefa bym jeszcze zostawił, bo on jeszcze jest dla nas rezerwowym point guardem, dlatego Stefa bym jeszcze na przykład zostawił, bo Derrick nie jest na przykład naszym rezerwowym shooting guardem. Nawet wolałbym szczerze, teraz, Cameron Reddish bierze nagrodę, no dobra. Właśnie tak kontynuując, nawet w obecnych momentach, to w obecnych czasach, no to ja wolę szczerze dawać minuty nawet Broniemu niż Derrickowi, dlatego no Derrick po prostu, no dosłownie niezbyt nam jest potrzebny. Wiadomo, że tam może być jako taki typowy weteran, który tam zbytnio minuty dostaje, ale po prostu jest jako taki lider po części zespołu i taki nasz weteran, ale wolę zwolnić miejsce i wydraftować jakiegoś mega młodego prospekta i potem potencjalnie użyć tego prospekta do jakiejś wymiany na przykład. Dobra, fajnie, że naprawdę Cameron Reddish pocieszyłeś się, ale lepiej to Finals MVP właśnie, tak już mówiłem nieraz, lepiej żeby to Finals MVP było z powrotem w naszym samolocie, jak będziemy wracali do Nowego Jorku. Wychodzimy z tego. A więc długo jakby nie można było się nacieszyć tym, że Knicks nie byli na szczycie, bo ponownie New York Knicks na szczycie. Luka, Finals MVP, Player Retirement, Stephen Curry. Tak już mówiłem, Stefa zostawiam. You are unable to over 3, on już to zrobił raz? Zapomniałem o tym, aha. Dobra, czyli jednak Steph kończy karierę. Spodziewałem się Derricka. Derricka się spodziewałem, jego się nie spodziewałem, ale Steph kończy karierę. 2027 rok, czy w rzeczywistości też wtedy skończy? Nie da się tego wykluczyć, ale nie wiem, zobaczymy. Więc Steph kończy karierę. Będziemy potrzebowali rezerwowego point guarda jakiegoś. Właśnie dlatego wydraftujemy pewnie jakiegoś gracza. Broni chyba nie jest za to gotowy, tak szczerze. Więc wydraftujemy jakiegoś gracza dobrego. Spakujemy go z kilkoma pikami. Spróbujemy jakiegoś zawodnika podpisać. To zobaczymy, jak to się będzie wyglądało. Niestety, szkoda, że nie możemy tego zrobić, bo tutaj właśnie wiadomo, że możemy jakby, ale to już nas nie interesuje. Harden też. Valanciunas, on był naszym graczem przez jakiś czas. Był właśnie, wydratowany przez nas. Kawhi, tam Paul George kończą, Rudy Gobert. Czy ktoś to jeszcze wydratowałem przez nas? Mówię właściwie, że kogoś pominąłem, ale mam nadzieję, że nie. No już chyba nie. Staff Retirements. Ktoś z Knicks potencjalnie. Nie widzę. Tutaj, żeby ktoś był od nas. Jest Drew Bowen, CFO. Hall of Fame Inductee, Steph, bardzo fajnie, no zasłużył. I też Jersey Retirement na pewno, tak. Steph ma u nas swoje jersey, czyli swój tam zastrzeżony numer ma. Blake Griffin ma też zastrzeżony numer Bulls, George w Blazers, Harden w Grizzlies i Rockets i Kawhi też Pistons. League Meetings, wszystko rejected. A dobra, to nie jest aż taka, to naprawdę dużo jest zmiana ta zasada, więc w sumie może już zostać. A draft letter i zapomniałem, ale pick jest bez zaskoczenia nasz oczywiście. Staff signing. Mam tutaj wszystkich. Tutaj assistant head coacha potrzebujemy nowego. Kto ostatnio był assistant head coachem? Nie mam pojęcia. Kto może być naszym assistant head coachem teraz na to? Jason Kidd pewnie. Jedynie patrzę, tutaj nie będzie, nie wiem, LeBrona na przykład. Carmelo? Też spoko opcja, ale jednak ja właśnie chcę mieć pierwszeństwo dla swoich byłych graczy. Więc właśnie tak już mówiłem, wybierzemy sobie Jasona Kidda. I teraz właśnie bym zobaczył jedną rzecz tak w ogóle. Ponownie bym chciał zobaczyć, czy jest tutaj James, czy jest James, tutaj LeBron James. Gdzieś jest, czy nie ma LeBrona? Jest Jameson, nie ma LeBron. Nie każdy oczywiście zawodnik od razu jest. Ma
Michael Jordan jest. No dobra, Michael Jordan jest na asystent GM-a, a więc tak. Ray Allen, było miło, ale musisz chyba to zrozumieć, że jak jest Jordan do wzięcia, to Jordan musi w tym zespole po prostu być. A dobra, w sumie właśnie. Teraz będziemy to mieli. No muszę mieć Jordana. Jordana chciałem już mieć. On był kiedyś chyba inną miał rolę. I mamy go. Jordan jest tutaj. Assistant GM nasz. A my jakby jesteśmy jakby GM, jakby ten Lamont Blake, to jakby my tak naprawdę jesteśmy, jakby, więc mamy naszego asystenta Michaela. No i super, naprawdę. Mega, mega. No dobra, więc wszystko tutaj jest gotowe, a więc ponownie pora na draft. I tutaj właśnie wybierzemy. Jakby zwolniło się miejsce, bo Stefania, więc wybierzemy sobie tego gracza, który będzie pierwszy do wybrania. 78 overa. Ten gracz myślę, że jest lepszą opcją, bo on jest młodszy znacznie i ma też 77 overa, więc Luther Karl, jego wybierzemy i potem go prawdopodobnie oddamy. Nie ma tej ofert, które mnie interesują. A więc sam sobie znajdę tutaj jakąś ofertę, która mnie zainteresuje. Czy ktoś ma potencjalnie dla mnie 3 first roundy? Jest, jest taki zespół, nazywają się to Lakers. A więc od Lakers zgarniemy te 3 first roundy. I żeby było też miło, oddam wam 30 też pika przy okazji. Albo oddam wam waszego pika. Gdzie jest wasz pik? Chyba, że on jest troszeczkę za wysoko. No, 12 pika to nie wiem, czy wam dam. Nie wiem, czy wam dam. Mogę wam dać 30 za to, który był normalnie nasz. Tu już szczerze mi wystarczą 2 piki. Wystarczy mi tutaj już 2 piki na przykład. Kolejny wybór. Kolejne musimy tutaj mieć oferty. Kolejne musimy tutaj my sami oferty robić. Exception nie chcę oczywiście. Jeszcze tego chcemy jednego pika. I teraz mam zrobione. Mam ofertę, jakieś mamy oferty. 2 first roundy i byłoby spoko. No nie chcę dać 2 first roundy. Chcę dać na przykład zawodniku między innymi. A ja Derricka nie będę tutaj nigdzie wymieniał. Powiem, że Derricka, tak już mówiłem, nie jestem zbytnio potrzebny, to na pewno go nigdy nie oddam. Ja chcę, żeby on zakończył karierę u nas na pewno. Kolejna wymiana. Kto teraz z nami tutaj będzie? Raptors rozpili ostatnio. Dobra. I możemy wam, mogę wam oddać. Jak wasz pik jest dość wysoko, a jest chyba, albo on już był. Tutaj, dobra, wam, oddam wam waszego pika. Macie swojego pika też z powrotem. No dobra, że może być tam dobry protect, nie interesuje mnie szczerze. Bez protection backup. Aha, dobra. Edward Potter wybrałem przez nich. Mam oferty, 20 aż ofert. No dajcie nam ofertę, gdzie są same piki. O dobra, akurat właśnie o to chodzi. Taką wymianę z miłą chęcią przyjmę. Czy ktoś jeszcze ma dla mnie potencjalne piki? Mają Nuggets tutaj dla nas potencjalne 2 piki. I też właśnie, jeśli nie macie zbyt wysokiego pika, to mogę wam oddać waszego pika też. Chyba, że on już był wybrany. Tak, on pewnie już był w first roundzie wybrany, więc dam wam pika Clippers. Mamy kolejne oferty. Jak ktoś mi daje 2 first roundy, to od razu się zgodzę. No i dobrze, z Orlando Magic tutaj robimy wymianę. Kolejne mamy opcje, kolejne potencjalne wymiany. No, nic tutaj mnie nie interesuje z tego, więc po samemu sobie tutaj zrobić. A teraz mi wystarczy szczerze, już jeden pik, nawet nie ukryłam, więc po prostu kto ma pika dla mnie jednego, to od razu tutaj słopa, jakby robi pik za pika. Teraz 14 pik, kto tutaj? Po Bulls mamy Cavs, tak. Cavs mają pikę dla nas, więc możemy to zrobić.
Nie wiem, oczywiście nie będziemy tutaj dawać. 15 pick. Kto teraz? Tutaj Celtics mam picka, możemy to zrobić. Zobaczmy jedną rzecz. Czy na pewno czasem nie możemy trade finderem znaleźć tutaj? Możemy właśnie. A nie znajdujemy właśnie niestety. Nie znajdujemy tego, co by nas interesowało. Czyli po prostu piki. Mnie tylko zawodników żadnych nie chcę, bo nie ma miejsca też na to. Mam oferty, może teraz dostajemy właśnie to, co mi się podoba, tak? I taką wymianę od razu biorę. Kolejne oferty, mam nadzieję, że te oferty będą uwzględniały jakaś oferta, dwa fiki. Nie będzie uwzględniało. No dobra, więc myślałem nad tym, że właśnie tutaj mamy przed i tak ofertę, przed mieliśmy... Gdzieś tutaj mieliśmy taką dobrą ofertę, wydawało mi się. Na przykład właśnie może być ta i po prostu... A nie, jednak nie, bo już bo nie wiedziałem, zapomniałem, że Derricka tam chcą. Myślałem, że właśnie po prostu, bo bym zwolnił sobie po prostu Derricka, nie Derricka, Juliusa Randla bym zwolnił. Ale nie, no na pewno tego nie zrobię, Derricka na pewno właśnie nie oddam. Mogę wam od razu też właśnie dać już tutaj też pika przy okazji, czemu nie. Mamy oferty. Nie są te oferty dla mnie ciekawe. A tutaj pika Mavericks. Jeszcze kolejny tutaj. Kilka drużyn. Mamy oferty, ale same piki nie. Same niestety piki nie. Nie ma tutaj takich ofert. Następny zespół dostanie dwa piki też od razu, oczywiście, żeby nie tracić czasu i to będzie... To będą Spurs. I mamy to zrobione, więc sim to end, już nie obchodzimy tam ci zawodnicy, tak nikt nie podpisze. Myślę, że właśnie tego gościa podpiszemy. Ten Karl właśnie będzie podpisany, a reszta tych second roundu mnie nie obchodzą. Nie qualifying offer, no to pięknie, a więc to oznacza właśnie, że mamy wszystkich jakby graczy. Point guardów, no ale mamy aż 5 shooting guardów, więc ktoś tutaj powinien przejść na point guarda. Czy temu Karlowi pójdzie overall w dół? Idzie mu w dół. Na small forwardzie mu za to idzie w górę. Więc na small forwardzie będzie miał, będzie grał na small forwardzie, żeby miał jak najlepszą wartość jakby za niego. A więc no, tutaj mamy 4 shooting guardów, ale jakby jeden shooting guard może być jakby point guardem, więc to jest dobrze. 4 small forwardów, ale za to 2 power forwardów i 3 centrów. Wszystko jest dobrze. Tego zawodnika pewnie oddam sobie w następnym odcinku, więc jego spakujemy z kimś. Możliwe, że z Brownem go spakujemy i jeszcze pikami. Możliwe właśnie, że zgarniemy jakiegoś rezerwowego shooting guarda. No zobaczymy. Oczywiście auto generate rookies. Klikamy tutaj. A więc tak, mamy dobrych dalej starterów tutaj, mamy... Davis ma 88 overall, wow, no to jest moment, w którym Towns będzie naszym starterem. No będziemy potrzebować nowego rezerwowego shooting guarda. Jest Steph. A Steph zakończył karierę. Czyli też nie, ogólnie potrzebujemy point guarda, tak właśnie, tam nie shooting guarda, Brown zostaje, my potrzebujemy point guarda. Tak wstępnie sobie zobaczmy, co by nam dawali za tego gościa i... Dwa piki na przykład. Już widzę, że znajdziemy to, co chcemy, ale to dopiero właśnie w następnym odcinku, a teraz będziemy kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!